Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was filmem pytania i odpowiedzi, ale to nie będą zwykłe pytania i zwykłe odpowiedzi, bo będą to pytania tabu. Mam bardzo wiele takich kontrowersyjnych pytań, bardzo dosadnych, także odpowiedzi również będą takie dosyć mocne. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi uda Wam się mnie poznać troszkę z innej strony. Ale zanim zacznę ten film, specjalnie mówię to na początku, bo nie wiem, ile osób ten film obejrzy do końca, a jest to bardzo ważny temat. Słuchajcie, koleżanka Stasia, Mija, również choruje na rozszczep kręgosłupa. Aktualnie rodzice Mii prowadzą zbiórkę na stronie Sił Pomaga. Rodzice Mii zbierają na bardzo ważną i bardzo kosztowną operację bioder i całych nóg. Aktualnie mają około 22 tysiące. A potrzebują prawie 200 tysięcy. Operacja ma się odbyć w Instytucie Paleja i jest ona potrzebna tak naprawdę jak najszybciej, a zbiórka idzie bardzo, bardzo mozolnie. Ja chciałabym bardzo im pomóc, ale wiem, że moje zasięgi nie są na tyle duże, abym mogła pomóc im tak bardzo, jakbym chciała, ale zawsze to coś. Także kochani, ja zostawiam link w opisie. I bardzo, bardzo Was bym prosiła o jakiekolwiek wpłaty, bo każda wpłata naprawdę jest dla nich jak na wagę złota. A teraz lecimy z pytaniami. Czy Twój mąż w sytuacji sam na sam jest bardziej wylewny, okazuje uczucia przed kamerą i jest skromny? Słuchajcie, no nie każdy jest stworzony do tego, aby być w internecie, aby coś nagrywać, aby mówić przed kamerą. Zresztą ja też długo pracowałam nad tym, aby tak siedzieć przed Wami i mówić do tej kamery, bo to naprawdę nie jest proste. Ja sama przed sobą bardzo się wstydziłam, a Robert wstydzi się głównie przede mną. Także w życiu takim codziennym, prywatnym Robert jest naprawdę bardzo fajnym człowiekiem i bardzo otwartym i myślę, że większość z Was mogłaby się zakumplować z Robertem. Czy boisz się, że zajdziesz w trzecią ciążę, czy jakby było, to było? Ja bardzo się boję. Tak, na ten moment ja bardzo się boję zajść w kolejną ciążę. Boję się, że może nastąpić taka sytuacja bardzo niespodziewanie. Ja w tym momencie nie mogę pozwolić sobie na kolejną ciążę. Ja nie wiem, skąd wynika choroba Stasia. Ja do tej pory się nie przebadałam. Mam podejrzenie, że może być to mutacja genu MTHR, który odpowiada, prawda, za przyswajanie kwasu foliowego. Jestem wręcz pewna na 90%, że chodzi właśnie o to i z tego względu bardzo się boję, że mogłoby coś takiego się przytrafić. Zanim zaszłabym w kolejną ciążę, musiałabym tak naprawdę się przebadać, musiałabym długo przed staraniami zacząć leczenie, żeby uniknąć tak zwanej powtórki z rozrywki. Także pod tym względem kompletnie sobie tego nie wyobrażam, żebym miała zajść w kolejną ciążę, zanim się tak naprawdę nie przebadam. Ale jeżeli chodzi o te badania, ja zamierzam niedługo się przebadać, nie ze względu na planowanie ciąży, ale po prostu chcę to wiedzieć. Bo mogłam ten gen również przekazać Antkowi i niestety jego rozwój też może być związany z właśnie z tą mutacją, z brakiem odpowiedniej suplementacji, także no, musimy zacząć działać i jest to nasz plan na najbliższe miesiące. Czy jesteś katoliczką, chodzisz do kościoła? Tak, jestem osobą wierzącą. Na tyle, ile mam możliwości, na tyle, ile pozwala mi czas, staram się chodzić do kościoła. Przed śmiercią mojej mamy do kościoła chodziłam co niedziela. Uczęszczałam na różne spotkania charyzmatyczne, jeździłam na różnego rodzaju oazy. Także tamten okres mojego życia to był jeden z najlepszych moich okresów życia i bardzo dobrze to wspominam. Żyło mi się o wiele, wiele łatwiej. No niestety później pojawił się taki u mnie okres załamania, okres buntu, zwątpienia, troszkę to się ciągnęło, ale nigdy nie miałam w sobie takiego momentu, że przestałabym wierzyć. Cały czas wierzę, jednak jest to bardzo ciężka droga, żeby wytrwać jednak w tej wierze, ale tak, jestem osobą wierzącą. No i tutaj mam już parę takich gorących pytań. Czy gdybyś nie miała męża, założyłabyś Tindera? Myślę, że gdyby przez dłuższy czas doskwierała mi samotność, nie miałabym nikogo, nie byłabym w związku, myślę, że założyłabym, bo wszystko jednak jest dla ludzi, tylko trzeba do pewnych rzeczy podchodzić z głową, z rozsądkiem, uważać przede wszystkim, ale myślę, że gdybym była dłuższą chwilę sama, tak, myślę, że założyłabym takiego Tindera. Kolejne pytanie.
na co w łóżku nigdy się nie zgodzisz. Myślę, że na pewno na żadne jakieś tam podduszanie, chociaż wiem, że niektóre osoby lubią tego typu rzeczy, ale nie, na pewno nie. Czy będąc nastolatką miałaś okres buntu? Jezu, i to jaki ja byłam okropnym dzieckiem dla swoich rodziców. Mam swoje za uszami. Tak, miałam okropny okres buntu. Trwało to, nie wiem, chyba tak do 16 roku życia, potem już zaczęłam się ogarniać. Ale no nie działo się dobrze, miałam niezbyt dobre towarzystwo. Niestety przez to wydarzała się pewna sytuacja, przez tą sytuację powtarzałam rok, nie zdałam do kolejnej klasy. I od tamtego momentu już tak troszkę właśnie zaczęłam wychodzić na prostą. Jednak zawsze lubiłam sobie poimprezować, zawsze lubiłam sobie uciekać ze szkoły, no trochę rodzice ze mną mieli rodzice ze mną pewne problemy, ale na szczęście wyszłam na ludzi. No teraz to mam dobre pytanie. Czy słuchasz muzyki, jak siedzisz dłużej w łazience? Wiadomo na czym. Tak, przyznaję się. Zawsze na kibelku puszczam sobie RMF FM. Nie potrafię się załatwić bez jakiejś muzyki, czy chociażby radia. To jest mój bardzo dziwny rytuał i zawsze to wygląda tak samo. Przyznaję się. Czy obcy ludzie zwracają uwagę na Stasia, gdy widzą go z założoną szyną? Na początku bardzo zwracali na niego uwagę, ale myślę, że bardziej uwagę przykuwała jego łysa główka z wystającą zestawką. Siedząc gdzieś na przykład w poczekalni u lekarza, słyszałam jakieś tam, prawda, dziwne komentarze. Teraz już raczej nikt na to uwagi nie zwraca, nikt nic nie komentuje. Jeżeli nawet ktoś spojrzy, to nie jest to jakieś tam takie chamskie spojrzenie. Nie, raczej nie. Już na tym momencie myślę, że jest ok. Zobaczymy, jak to będzie w dalszej przyszłości. Czy krzyczysz na dzieci, czy raczej ci się to nie zdarza? Niestety zdarza mi się. Ja nie jestem, nie mam takich ogromnych pokładów cierpliwości. Jestem też tylko człowiekiem. Nie jest to raczej takie typowe wydzieranie się i jakaś furia, raczej taki bardziej podniesiony głos: Antek, co ty robisz? Antek, oddaj to. Bardziej na takiej zasadzie. Nigdy nie zdarzyła mi się jakaś taka bardzo zła sytuacja w stosunku do dzieci. Staram się krzyczeć na nie jak najmniej, jednak czasem po prostu ponoszą mnie emocje, no chyba jest to normalne. Nie wiem, czy są tak bardzo, czy istnieją po prostu idealni rodzice, którzy nigdy nie podnieśli głosu na swoje dzieci. No myślę, że raczej to nie jest możliwe. Jak jest seksem przy dwójce dzieci? Ja mam jedno i ledwo znajdzie się chwila. Przy dzieciach na pewno wymaga to większego zorganizowania się, dostosowania do takiej nowej sytuacji, czy to przy jednym dziecku, czy dwójce, czy nawet większej ilości, ale uważam, że jeżeli jest potrzeba, to wszystko jest możliwe i wszystko da się jakoś tak poukładać, aby jednak do tych zbliżeń dochodziło. Planowałaś ciążę, była to świadoma decyzja, ja obecnie bardzo często myślę o dziecku. Tak, moje dzieci były planowane, świadomie podjęliśmy tą decyzję. Jeżeli czujesz się na to gotowa, masz warunki, masz możliwości, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli jednak nie jest to tak do końca jasna decyzja, nie wiesz, czy na pewno to jest dobry moment, to na pewno to nie jest dobry moment i lepiej zostawić to na jakiś czas, aż rzeczywiście poczujesz w 100%, że jesteś gotowa, aby zostać rodzicem. Czy myśleliście o rozwodzie? Tak, myślimy o rozwodzie średnio raz na miesiąc, przy każdej kłótni. Jesteśmy normalnym związkiem, w którym są pewne problemy, pewne jakieś niedociągnięcia, różnica zdań, to jest normalne i ja jestem nerwowym człowiekiem i bardzo często ponoszą mnie emocje i ja najpierw mówię, potem myślę i zazwyczaj potem żałuję tego, co powiedziałam. I zazwyczaj to ja zawsze mówię: w poniedziałek wrzucam ci papiery rozwodowe. No tak, no nie będę tego ukrywać. Czasem przychodzi mi taka głupia myśl do głowy, kiedy mam już wszystkiego dosyć, Robert mnie drażni niemiłosiernie, wtedy padają takie, a nie inne słowa, ale to nigdy nie jest na poważnie. Jak radzicie sobie finansowo? Czy są takie miesiące, w których musicie pożyczać? Czy oszczędzacie coś? No tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo różnie. Ja nie powiem, nasza sytuacja w tym momencie nie jest na full wypas.
wszystko opłacamy tak naprawdę sami. Rehabilitację Stasia, terapię Antkę, jakieś tam leczenie, jakieś tam badania, sprzęt, wszystko kupujemy sami. Zanim tak naprawdę my otrzymamy pieniądze z fundacji Stasia za zakupiony sprzęt, my musimy najpierw wyłożyć swoje pieniądze, a to są naprawdę dosyć spore kwoty. I tak naprawdę ciężko jest w jednym miesiącu pogodzić wszystko naraz, wszystkie wydatki. I czasem niestety są takie miesiące, gdzie musimy po prostu pożyczyć pieniądze od rodziny. No tak to wygląda, niestety. Ja jestem na świadczeniach, mam jakieś tam zarobki z YouTube, ale to nie są jakieś ogromne kwoty. Do tej pory nie zdarzyła mi się jakaś tam większa współpraca na Instagramie czy tutaj. No tak naprawdę miałam tylko jedną współpracę, gdzie dostałam produkt barterowy. Nie mogę na świadczeniach podjąć pracy, bo po prostu te świadczenia bym straciła, a do pracy niestety w tym momencie to powrót nie jest w żaden sposób możliwy, bo nikt inny nie zajęłby się moim dzieckiem, jak tylko ja. Także tak to właśnie wygląda. Tutaj mam bardzo dobre pytanie, a bardziej takie stwierdzenie. Dziecko w cieniu niepełnosprawności rodzeństwa. I tak naprawdę ja nie wiem, czy kiedykolwiek będę wiedziała, z której strony to ugryźć, aby za przeproszeniem czegoś nie spieprzyć. Ja jestem bardzo ostrożna właśnie w tej kwestii i myślę, że do tej pory Antek raczej nie odczuł, że jest mniej ważny, czy jest zapomniany. Myślę, że z tej negatywnej strony do tej pory nic takiego się nie wydarzyło. Zresztą my bardzo staramy się angażować jednak Antkę w dążeniu do sprawności Stasia. Bardzo często jak wykonuję ćwiczenia ze Stasiem, Antek te ćwiczenia również podłapuje i chce, żebym ja te ćwiczenia wykonywała z Antkiem i w taki sposób w taki sposób mam wrażenie, że on też czuje się taki w 100% obecny i aktywny w tym wszystkim, co dzieje się dookoła Stasia. Zresztą też często zabieramy Antkę na rehabilitację ze Stasiem. Antek często podaje mu tam różne rzeczy, motywuje go też w pewien sposób, ale też często mamy takie momenty tylko we trójkę, czyli tylko z Antkiem, zabieramy go w różne miejsca, spędzamy z nim tylko i wyłącznie czas, tak żeby ciągle czuł, że jest tak samo ważny dla nas, tak samo jak Staś. Mamy pewne rytuały z Antkiem, jakich nie mamy na przykład ze Stasiem. Nie zmienialiśmy tego tylko i wyłącznie dlatego, że pojawił się brat z innymi potrzebami niż on. Myślę, że na ten moment mogę powiedzieć, że sprawdzamy się jako rodzice dwójki dzieci, gdzie jedno jest z takimi, a nie innymi problemami. Jak będzie na przyszłość? Ja mam nadzieję, że nic się nie zmieni, ale nie mogę powiedzieć, że w pewnym momencie się nie zapomnę, chociaż mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie, bo wtedy wyrzuty sumienia myślę, że nie pozwoliłyby mi normalnie funkcjonować. Jaki jest twój najdziwniejszy, niefajny nawyk? Nie wiem, czy jest niefajny, ale na pewno jest dziwny. Ja na przykład nie potrafię wyjść z łazienki, jak nie spuszczę przynajmniej 3 razy wodę. No po prostu ja za każdym razem widzę tam coś. Nie wiem, po prostu to jest w mojej głowie od zawsze i zawsze tak miałam, że musiałam spuścić tę wodę przynajmniej 3 razy, zanim wyjdę z łazienki. Nie wiem, czy ktoś tak jeszcze ma... Trochę podchodzi to pod jakieś natręctwo. No ale tak mam. Nie wiem, skąd to się wzięło. Czy przyjaźń damsko-męska istnieje? Zaakceptowałabyś bliską przyjaciółkę męża? W moim bliskim otoczeniu istnieją takie przyjaźnie. Jednak mnie osobiście nigdy coś takiego nie spotkało. Ja w żadnym związku... Żaden z moich chłopaków nigdy nie miał jakiejś tam swojej bliskiej koleżanki, bliskiej przyjaciółki, więc nigdy jakby nie miałam z tym problemu. W sensie, no, to mnie nie dotykało, więc niczym się nie martwiłam. Jeżeli w tym momencie na przykład Robert miałby jakąś koleżankę, w tym momencie, gdy poznał jakąś tam koleżankę i się z nią strasznie zaprzyjaźnił, chyba nie umiałabym tego zaakceptować. Jednak wiem, że takie przyjaźnie istnieją, funkcjonują, nic tam złego się nie dzieje. Ale dla mnie osobiście w tym momencie chyba byłoby to po prostu dziwne. Nie wiem, czy potrafiłabym to do siebie dopuścić. Teraz będzie bardzo trudne dla mnie pytanie. Najpierw przeczytam. Czy można wiedzieć, dlaczego odeszła twoja mama? Zmagała się z chorobą mój tata rok temu. Ogólnie pytań o moją mamę było bardzo dużo. Między innymi były pytania, ile miałam lat, kiedy odeszła mama, jaka była przyczyna jej śmierci, jak sobie radzę i tak dalej. Powiem tak, że ja nigdy na to pytanie nigdzie nie odpowiedziałam. Wspominałam nieraz, czy to w postach, czy to tutaj, że moja mama nie żyje, ale nigdy nie zagłębiałam się w ten temat.
Nie jestem nawet w tym momencie pewna, czy ja powinnam to mówić, jednak wiem, że to, co spotkało mnie, moją rodzinę, wiem, że spotyka również wielu innych ludzi i myślę, że nawet wy oglądający mnie, ktoś z was mógł przejść przez taką samą, a nie inną historię. I może to, o czym powiem, da wam pewne wsparcie i taką wiedzę, że nie jesteście w tym sami, że są ludzie, o których nawet nie pomyślelibyście, że przeszli przez takie bagno, a jednak właśnie przeszli. No dobra, po prostu to powiem, ale podkreślę na początku, że moja mama była najlepszą mamą na świecie i takiej mamy życzę każdemu. To była naprawdę taka kobieta, która za swoimi dziećmi poszłaby w ogień, dałaby się pokroić. Zawsze broniła nas, mnie i mojej siostry, przed każdym możliwym złem. Opiekowała się nami w najgorszych momentach. No taka mamusia, tak? Miałam z nią naprawdę bardzo dobrą relację. To była taka kobieta, gdzie ja mogłam przyjść do niej i powiedzieć dosłownie o wszystkim i ona nie wyciągała konsekwencji z moich zachowań, z moich różnych tam złych zachowań, z różnych złych sytuacji. Ona po prostu dawała mi wolną rękę, wolny wybór i dzięki temu myślę, że jestem teraz na tym miejscu, w którym jestem i tak naprawdę do wszystkiego musiałam dojść sama, pewne rzeczy zrozumieć sama, wyciągać wnioski sama i myślę, że to po prostu świadczy o mojej dojrzałości, bo ja uważam, że jestem osobą dojrzałą, ale to nie o mnie pytanie. Moja mama zmarła, kiedy miałam 20 lat. Zmagała się z bardzo wieloma problemami i ona przeszła przez naprawdę takie sytuacje, gdzie nie jeden człowiek nie poradziłby sobie, z czego niestety wyszła depresja, z której mama wychodziła bardzo wiele lat. Leczyła się, uczęszczała na terapię, czy to do psychologa, do psychiatry. Niestety jej stan z roku na rok tak naprawdę się pogłębiał, bo dochodziły ciągle jakieś tam inne złe sytuacje w jej życiu. W którymś momencie mama, gdy straciła swojego tatę, też tak bardzo drastycznie, no niestety wpadła w alkoholizm, który już totalnie ją pociągnął na dno. No i popełniła samobójstwo. Jednak udało ją się odratować. Walczyliśmy o jej życie kilka dni w szpitalu, 3 dni. Niestety pojawiła się niewydolność wielonarządowa. W sekcji zwłok jednak wyszło, że już jej mózg był niedotleniony, jej wątroba była w bardzo złym stanie. Pojawiła się właśnie bardzo, bardzo mocna niewydolność tej wątroby, nerek i tak dalej, i tak dalej. Także no, taka jest historia. No, jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Niestety wiem, z czym to się wiąże. Wiem, jak to wygląda, bo to się ciągnęło latami. Być może zastanawiacie się, po co była ta sekcja zwłok. Z tego, co pamiętam, właśnie w momencie, kiedy jest nieudana próba samobójcza, jest wczynane, nie wiem, czy dobrze powiem to słowo, jest wszczynane śledztwo, czy nie było udziału osób trzecich. Także zanim ją pochowaliśmy, troszkę to trwało i no, taka jest historia. A jak sobie radzę? No, różnie, tak? Wiadomo, jak to jest, jak kogoś straci się, jak straci się kogoś bliskiego, to jest taka sinusoida, raz jest dobrze, raz jest źle. Jednak staram się tak na co dzień nie wracać myślami do tamtych wspomnień, do tego momentu, do tego samobójstwa i tak dalej. Jednak wiem, że gdyby ona żyła, to moje życie w tym momencie wyglądałoby zupełnie inaczej. Miałabym w niej ogromne wsparcie. Wiem, że bardzo by mi pomagała przy dzieciach i z całą tą organizacją. Może dzięki niej udałoby mi się właśnie wrócić do pracy, bo na pewno dałaby całe swoje serce moim dzieciom. Także no, w najgorszych momentach, gdzie jest u mnie źle psychicznie, bardzo mi jej brakuje i nieraz są takie momenty, że siedzę i płaczę i mówię, że chcę do mamy, no ale to chyba jest normalne, tak mi się wydaje. Dobra, teraz trochę lżejsze pytania, tak na ochłonięcie. Jakie cechy w innych doprowadzają Cię do szału? Na pewno nie lubię w ludziach czegoś takiego, że oni myślą tak bardzo zaciekle, że oni mają rację we wszystkim i co byś nie mówiła, co byś nie robiła, nie udowodnisz, że to ty masz rację, takiego wtrącania swoich 5 groszy we wszystko,
To jest najgorsza cecha u ludzi. Naprawdę dla mnie to jest, takie zachowania są niedopuszczalne. Dobra, kolejne. Czy jest jakaś osoba, która jakoś szczególnie wpłynęła na Twoje życie? Tak, to jest moja przyjaciółka. My tak naprawdę razem dorastałyśmy. Przyjaźnimy się do teraz, od gimnazjum. Mamy za sobą różne historie, mamy lepsze, gorsze momenty, bo tak naprawdę poznałyśmy się, jak byłyśmy gówniarami, to dosłownie miałyśmy po 14 lat, więc nasze charaktery przy sobie się kształtowały, dojrzewałyśmy, więc tych naszych perypetii jest mnóstwo. Ale to jest taka osoba, przy której ja w 100% czuję się sobą. My rozumiemy się dosłownie bez słów, myślimy o tym samym, mówimy o tym samym. To jest taka druga połówka mnie i nie wiem, co bym bez niej zrobiła, naprawdę. Takiej przyjaźni, jaką ja mam z nią, to życzę każdemu człowiekowi. Czy krępujecie nagie ciało? Jest jego część, której wstydzisz się pokazywać? Może tak, jakby samo nagie ciało mnie nie krępuje, ale mam w sobie coś takiego, czyli mój pociążowy brzuch, to jest moja największa, mój największy kompleks. Po pierwszej ciąży naprawdę ciężko było mi się przełamać do czegokolwiek tak naprawdę. Zakrywałam się za ubraniami, za spodniami z wysokim stanem, swetry, bluzki jakieś szerokie, tylko żeby nic tam mi się nie układało. Nie potrafiłam nałożyć nic obcisłego na siebie, chociażby głupiej bluzki, bo po prostu wstydziłam się tego odstającego brzucha. Tym bardziej przy Robercie chowałam się jak tylko mogłam. Jednak po drugiej ciąży to się we mnie zmieniło, już nastąpiła we mnie taka bardziej większa akceptacja, po prostu moje myśli się poprzestawiały. Wiem, że te zdjęcia na Instagramie u niektórych dziewczyn są bardzo mocno wyidealizowane i tak naprawdę większość kobiet wygląda tak naprawdę zupełnie jak ja, czy tam inna Kasia, Basia, czyli najnormalniej w świecie. Jak to się dzieje, że Twój chłop pracuje na cały dom, a daje Ci szansę, byś odetchnęła? A więc tak, moi drodzy. Ja wiem, że miejsce pracy nazywa się tylko to miejsce, w którym dostajemy wynagrodzenie, a reszta obowiązków znaczy mniej niż zero, czyli obowiązki takie mam jak ja, nie znaczą nic dla innych ludzi. To nie jest żaden obowiązek, żadne wyczerpanie organizmu, żadne poświęcenie, no bo przecież jesteś w domu i nadal ciągnie się za nami takie określenie, że facet powinien po pracy wrócić do domu, mieć obiad podany pod nos, podane piwko, włączony telewizor z meczem i nic więcej go nie powinno interesować, ale jesteśmy niestety w błędzie. W normalnym związku, w normalnej rodzinie obowiązki są dzielone na pół. Nie ma czegoś takiego, że facet pracuje, wraca do domu i nic nie robi. A kobieta dalej siedzi, haruje z tymi dziećmi, pracuje, nie wiadomo co robi, zakupy, nie wiem, wyjście z psem, pozałatwianie wszystkich innych dupereli. No nie, ja na przykład nie jestem i nie zamierzam być niewolnicą swojego faceta, swojego męża, nie zamierzam być niewolnicą swoich dzieci, swoich obowiązków. Robert ma również swoje wychodne, swoje wolne dni, spotyka się z kolegami, chodzi czasem do barbera, robi coś dla siebie, ma zamiar zapisać się na siłownię, więc dlaczego ja mam nie mieć tego wolnego, dlaczego mam nie odpocząć, odreagować? Przecież każdy ma do tego prawo. Dzieci, obowiązki domowe, praca i tak dalej, i tak dalej. To jest nasze wspólne dobro i o to wspólne dobro dbamy razem. Dla mnie to jest normalne i nic w tym dziwnego nie widzę. Jak wasze życie z mężem? Jak wasze życie z mężem po pojawieniu się dzieci? Pytanie dotyczy emocji i fizyczności. Jeżeli chodzi o emocje, wtedy gdy pojawił się Antek, raczej nic się między nami nie zmieniło, a właśnie było naprawdę bardzo, tak bardzo świeżo, inaczej, bardziej do siebie się zbliżyliśmy pod tym względem. Jednak wszystko się zmieniło, gdy pojawił się Staś i cała ta otoczka z nim związana. Jak dobrze wiecie, no to był bardzo trudny rok dla nas, dla mnie oddzielnie i oddzielnie dla Roberta i ciężko nam było w tym wszystkim złapać jakiś balans, dotrzeć się do siebie. Pojawiło się naprawdę wiele konfliktów, wiele kłótni, wiele niezrozumienia z jednej i z drugiej strony, ale myślę, że już od jakiegoś czasu wychodzimy na prostą, jest między nami o wiele spokojniej niż na przykład chociażby we wrześniu. Tak, myślę, że jest o wiele większa poprawa,
Ja też jestem o wiele bardziej spokojniejsza i mniej mnie drażni dookoła wszystkiego. Mam od niego naprawdę ogromne wsparcie we wszystkim. Tak naprawdę on załatwia większe rzeczy telefonicznie, załatwia wszystko tak bardziej papierowo. Ja na przykład no, nie jestem z tych ludzi, którzy biorą się za to, a jednak on wszystko fajnie mi to załatwia. Jeżeli chodzi o fizyczność, to tutaj ja nie mogłam przez pewien czas przełamać się do jakichś tam różnych tam naprawdę zbliżeń, no bo kompleksy mnie totalnie zeżarły. Ja nie mogłam na siebie patrzeć, na swój brzuch, na swoje ciało. No wszystko to się działo po prostu w mojej głowie, a tak naprawdę Robert jakby nie widział zbyt dużej zmiany w moim ciele, ale jednak ja tą zmianę widziałam i no musiałam pewien etap w swoim życiu przepracować, zanim dopuściłam go tak naprawdę pod tym względem do siebie. Masz czasami poczucie, że więcej uwagi miłości dajesz Stasiowi? Absolutnie nie. Antek to jest nasze pierwsze wyczekane dziecko. To on stworzył nas rodzicami. Ja nie wyobrażam sobie życia bez niego. Miłość na pewno jest do jednego i drugiego inna, nieco inna, ale jest tak samo mocna, tak samo oddana. Jeden i drugi jest naszym oczkiem w głowie i jak patrzę na niego, na Antośka, ja nie wyobrażam sobie, że mogłabym odtrącać go, nie poświęcać mu uwagi, nie okazywać mu uczuć, nie mówić mu, że go kocham, że jest dla mnie najważniejszy na świecie, tak samo jak Staś. To są nasze małe gówniaki i po prostu aż nie mogę doczekać, aż wrócić ze żłobka, żebym mogła go wyściskać. Zaraz się chyba popłaczę, naprawdę. I już ostatnie pytanie. Czy ludzie wspominają Ci zakupy, dbanie o siebie, zamiast wydawać na terapię? I muszę tu podkreślić, bo w moim rodzicielskim słowniku nie istnieje słowo zamiast. Jest określony budżet, prawda, na życie, na niespodziewane wydatki, na terapię, na rehabilitację, a również na jakieś tam drobne przyjemności. Jeżeli wiem, że dany miesiąc będzie słaby, to ja najzwyczajniej w świecie odpuszczam i nie kupuję sobie jakichś tam kosmetyków, ciuchów czy jakichś tam innych dupereli, które w tym momencie nie są najważniejsze, a dzieci zawsze będą dla mnie priorytetem. Dążenie do ich sprawności, do ich lepszego rozwoju zawsze będzie dla mnie rzeczą najważniejszą i tyle, chociaż wiem, że pewien rodzaj społeczeństwa od takich rodziców jak ja wymaga wiecznego niezadowolenia z życia, wiecznego cierpienia i najlepiej, żebyśmy ubierali się w przysłowiowy worek na śmieci, jedli tylko chleb z masłem i nie oczekiwali nic więcej od życia, ale bardzo muszę z przykrością stwierdzić, że niestety tak nie jest. Jesteśmy zwykłymi ludźmi i zwykłymi rodzicami z takimi, a nie innymi problemami, ale każdy z nas ma prawo żyć tak, jak chce i każdy ma prawo być szczęśliwy pomimo problemów i to, co jest najgorsze, to zamykanie się właśnie na te problemy i nie dawanie sobie żadnej przyjemności z życia, więc jeżeli jest możliwość, to ja sobie pozwalam, aby kupić sobie głupi błyszczyk za 10 zł, czy głupią bluzkę w Sinsayu za 49 i to nie jest nic dziwnego, ale czy dostaję takie komentarze? Tak, raz na jakiś czas niestety pojawiają się takie komentarze, czy wiadomości prywatne, że na przykład przeznaczam pieniądze z Fundacji Stasia na życie, albo tam na właśnie wpakuję te pieniądze w siebie, co jest dla mnie w ogóle niedorzeczne i nie wiem skąd ludzie biorą takie coś, ale takim ludziom naprawdę polecam zapoznanie się, w jaki sposób funkcjonuje fundacja. Dobra kochani, na dziś już koniec tych pytań i odpowiedzi, bo mam nadzieję, że taki rodzaj tych pytań i odpowiedzi Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie, może macie takie samo nastawienie jak ja. Z chęcią to oczywiście wszystko przeczytam. No i co, chciałabym jeszcze na koniec przypomnieć Wam o tej zbiórce Mi. Ja oczywiście zostawiam opis w... Link do zbiórki zostawiam w opisie. Pamiętajcie, że w Was jest siła. Tak naprawdę my, obcy ludzie, możemy pomóc innym, naprawdę bardzo potrzebującym. A Mia niestety do takich dzieci właśnie bardzo potrzebujących należy. Tak jak jeszcze raz wspomnę, no zbiórka idzie naprawdę fatalnie, no bo na tej stronie się pomaga. Są też zbiórki, prawda, dla dzieci bardziej potrzebujących, chorujących na raka i
ogólnie operacji ratujących życie już natychmiast, ale ta operacja również jest potrzebna dla mnie do lepszego i dalszego jej funkcjonowania. Ja tu mam naprawdę grono wspaniałych ludzi i mam od Was wspaniałe wsparcie i Was jest siła, dlatego bardzo Was proszę o jakiekolwiek wpłaty dla małej Mii. Ja już kończę i jak zwykle do kolejnego.